Ja pierdzielę, ja myślałem, że to koń leci. Za to widzę, jest, powiem wam, dosyć nawet dołek wykopałem. Taki był niemrawy sygnał, ale... Ha, powiem wam... Taki ma kolor podejrzany, nie bije jak PRL wysoko. Chodźcie, zobaczymy w tym polu. I zobaczcie, pyk i jest. Dzień dobry moi mili widzowie. Najlepsi z najlepszych. Słuchajcie, jest pole, gdzie kamera była zgubiona. Kamera była gdzieś tu, gdzieś tędy zgubiona. No i stwierdziłem, że tu wracam, bo pamiętam, że tu było tyle sygnałów fajnych. Nie miałem czasu ich kopać, tylko taką nogą robiłem, czy ona nie jest przygnieciona. No ale teraz idę. Już z pół godziny albo i lepiej. I nie ma nic. Znaczy jest coś, bo tam takie struslałe, trzy monety wykopałem, ale mówię, nie pokazuję, dopóki nie będzie coś widać na tym placku. Teraz wyszedł taki pocisk, ostatnio też był na filmie. One dają piękne sygnały, tak jak zawsze. No i mówię, w końcu wyciągnę tą kamerę, może przełamię ten taki, wiecie, brak czegokolwiek fajnego. No, normalnie było pełno sygnałów, a ja nie miałem czasu, żeby to kopać, a teraz nie ma tych sygnałów. Nie wiem, jak to się dzieje i do następnego dołka ruszamy. Tym razem w ziemi zagrało takie coś. No jakby jakieś gałęzie, liście, nie wiem co to jest. Prawdopodobnie cynkowe. A ja lecę dalej. To małe, no ale to już zagrało, powiem wam, ładnie. Mamy pierwszego muniaka, można powiedzieć PRL-a na pewno. Jeden grosz. A jak jeden grosz, no to wiadomo który, nie? 49, panie Antoni. Tutaj, że tak powiem, na tym polu 49 nie zawodzi. Praktycznie za każdym wypadem rzadko kiedy nie wyskakuje, także pozdrawiam pana Antoniego. Wam powiem, że było ciepło, w ogóle jest... Wróciło jakieś takie ciepła jesień, ja już w tym... w bluzie, w koszulce, ale teraz jakieś chmury pozachodziły, no już chłodno się zrobiło, ale zapowiadali na dzisiaj 17, także jestem dobrej myśli, będzie się fajnie chodziło, na razie. Jakby bliżej tego zielonego pola coś bardziej ruszyło, jest chyba guzik na pewno guzik, ale czekajcie, co to za guzik. Ja pierdzielę, jest fan dnia, patrzcie, guzik z ósemką. Już zapomniałem, to półkowy, czy jakiś tam ten guzik. Ale fajnie. No bo już chodziłem trochę taki znużony, powiem wam. No zobaczcie, taki ogrom pola. Ale kamerę, jak zgubiłem, to było ją tak ciężko znaleźć, powiem wam. I we dwóch później też trochę chodziliśmy, także wierzę w to, że tu jeszcze na tym polu dużo można znaleźć. Bo naprawdę... Sygnały były, teraz nie wiem gdzie te sygnały są, a kamery przez 2 godziny, mimo że jest taki duży kwadrat 8 na ileś tam 5 cm, czy tam 7 na... nie wiem, dobra, nieważne, to ciężko było to znaleźć, naprawdę bardzo ciężko. Chodziłem pewnie koło niej, pomijałem, także inne rzeczy też można było pominąć. Do następnego. Co to jest? Patrzcie, tu jest odbite tak w ziemi, a to jest tu. Kurde, to też jakiś guzik był. Dziwny taki. No dobra. Guzikowo jakoś dzisiaj idzie. Grzybiarz mnie podgląda. Tam chodzi, nie wiem czy to widać. Raczej nie widać. Niech się zajmie swoimi grzybami, a ja się zajmę swoimi skarbami. O, będzie moniak, pewnie prusak zgnieciony. Ale jakieś grubsze coś było. Kurde, była to jakaś moneta chyba przebita jeszcze. Przedziurawiona, nie wiem. Grubsza, także na prusaka mi to nie idzie. Ale tutaj wygląda jakby była właśnie ta korona z tym herbem pruskim. Nie wiem co to jest za moniak. Jak się da domyć tu w środku i odgiąć to, to zobaczymy.
idzie jak idzie na radzie. Guzikowo, mówiłem. Taki guzik. Ten dźwięk oznacza, że jest krągłość. Jest w końcu jakaś normalna moneta, powiem wam. Stan jej oczywiście nie może być taki, wiecie, normalny. Ale widać, że jest jeden fenol z cesarstwa. Bez fenola nie wracam. I jeszcze powiem wam krótko, że nawiązując do tej kamery, co ją zgubiłem, chciałem szybko, mówię, może sobie ogarnę jakąś ósemeczkę, ale żeby była nowa, żeby była. Powiem wam, nie ma już w sprzedaży GoPro 8. Od dziewiątki chyba można dopiero coś tam myśleć. Mówię, dobra, znalazłem kamerę, to chociaż sobie ogarnę teraz nowe baterie. Nie ma, powiem wam, na AliExpressie dopiero na grudzień. I to też nie wiadomo, czy to jest taka bateria jak trzeba. Jakieś zamienniki na dzisiaj zamówiłem, zamienne dwie, ale tańsze o połowę, ale niby moc ta sama, zobaczymy jak one będą się sprawowały, bo na zimę naprawdę będę potrzebował nowe baterie, bo ta już wysiada, tak samo jak tamta, także nie wiem, nie ma już, po prostu nie wypuszczają w produkcji tych baterii, bo nie ma ósemek, a te chyba od dziewiątki tam już są inne, tak mi się zdaje, i wzwyż do GoPro tam 10 i wyżej, nie? Także tak. Ja pierdzielę, ja myślałem, że to koń leci. Powiem wam, jakiś większy ten. To już chyba był jeleń. Mówię, co to leci? Pies leci? Ale się wystraszyłem. Ciekawe, czego będzie widać, może zbliżenie zrobię. No ale potężny, mówię wam, myślałem, że koń leci. Najpierw myślę, pies leci, nie, za duże na psa. A u nas takich jeleni tu nie ma, to są te koziołki, tylko dobra, kurde. Nie wiem, co on tak leciał w ogóle. Rozglądam się za jeleniem, ale jelenia nie widzę. Za to widzę, jest, powiem wam, dosyć nawet dołek wykopałem. Taki był niemrawy sygnał, ale coś mi mówiło, żeby właśnie wykop sobie ten sygnał. I wykopałem sobie drugiego fenola z cesarstwa niemieckiego. Fajnie. Powiem wam, że tam chodziłem daleko, no nic, nie ma, wróciłem tutaj
wyżej, gdzie tą kamerę niedaleko tutaj zgubiłem. Ha, powiem wam. Widzę monetę, ale taki ma kolor podejrzany. Nie bije jak PRL wysoko. Chodźcie, zobaczymy. To będzie sreberko. Chociaż niektórzy mówią, że to nie jest sreberko. A ja mówię, że jest i są tacy, co mi na pewno potwierdzą to, co ja mówię. Proszę bardzo, magiczna górka, wzniesienie chyba raczej takie, nie górka, na tym polu. I zobaczcie, pyk, i jest silber grosik. pozdrawiam. Kurczę, zapomniałem, jak się nazywasz. Ale cały czas mnie męczy z tymi silber grosikami, że to nie srebro. No, sama nazwa wskazuje, silber groszen 1856. X-Men chyba, X-Men, o, pozdrawiam cię kolego. Czy to jest srebro, czy nie, ja nie będę w to wnikał. Wygląda jak srebrna moneta. Pisze na niej, że jest srebrna moneta. To tak jak ze złotem, próby 3-3-3. Czy to jest złoto, czy miedź? Jedni powiedzą, że to już nie jest złoto, bo tam tak mało złota w tej miedzi. Także tyle, powiem wam. Mam 100 metrów do samochodu. Jeszcze coś może wpadnie. No bo teraz już się podjarałem, kurde, jeszcze bym pochodził, bo już naprawdę miałem do domu iść, także super, powiem wam, super. Tu jest jakiś ciekawszy sygnał. Spróbujemy na żywo walnąć tego druta pewnie, bo to pewnie drut będzie. Tak, drut. Śmieciuk, zwykła tubka. Dobra, już bym kamieniem dorzucił do mojego auta. Tu dosyć pokaźna dziurka. I jest zielonka, zobaczcie. Tylko pytanie co? Pewnie, o ja pierdziel. Talarus Hubertus. Kurde, nie chcę ja kończyć takim czymś. Jeszcze chwila może. Dobra, powiem wam, że ostatni sygnał. Ładnie bije. Jak nie pierścień wiodący, to moneta, jak nie moneta, to polmos. Zaraz zobaczymy. A jednak pierścień wiodący, także ja już tutaj nie przedłużam. W ogóle zobaczcie, jak to babie lato obkleiło ten. Zobaczcie. Wykrywacz cały obkleiło. Jeszcze tylko formalności, zasypanie dołka i idziemy. Krótko mówiąc, dzisiaj było to, co było, nie? Fajnie, że na koniec to srebro. No, na tej górce, no wszystko, co ja tutaj najlepsze na tym polu wykopałem, to na tym wzniesieniu za mną jakieś 50 metrów. Bo zawsze tu wracałem i koło samochodu się kręciłem tutaj właśnie. I tutaj najlepsze rzeczy na tym polu chyba wypadały, z tego, co ja pamiętam. Także myślę, że może być z tego nawet jeden film, bo tych monet tam było i te strucle wam tam pokażę w międzyczasie, jakie wyszły. Nie nagrywałem ich wszystkich, bo mi się nie chciało i tak tam nic nie widać na tych krążkach. Fajnie, że dronem polatałem jak tylko przyjechałem, bo teraz tak wieje, nie wiem jak mnie słychać. No i tyle, ja już jestem prawie przy samochodzie. Jeżeli jesteście chętni, a jeszcze nie zostawiliście łapki, subskrypcji i komentarza, to właśnie teraz możecie to zrobić. A ja nie przedłużam tego. Pozdrawiam was gorąco i zapraszam do następnego filmu.